zrobione. W tą wielkanocną niedzielę widzimy niewiasty, które przybyły do grobu, ażeby nawiedzić Jezusa Chrystusa, żeby spełniać przy Nim ostatnie posługi. Niewiasty, które przybyły do grobu, były tymi, które towarzyszyły Chrystusowi aż do samego końca. To niewiasty, które nie ulękły się ani Żydów, ani Rzymian, towarzyszyły Chrystusowi aż do samego końca. I nawet te niewiasty, które były z Panem Jezusem tak długo i tak blisko, nie rozumiały do końca słów, które Chrystus wypowiedział, słów, że w ciągu 3 dni świątynia, która zostanie zburzona, zostanie odbudowana. Ta wielką była tajemnica zmartwychwstania Pańskiego, że nawet najbliżsi Chrystusowi nie do końca rozumieli słów, które On wypowiadał. Stąd też te niewiasty przybyły do grobu, żeby powitać Jezusa, ażeby Jezusa Chrystusa zająć się Nim i usługiwać Mu już wtedy, jak myślałem, po śmierci. Te niewiasty nie do końca rozumiały, jaki jest sens słów Chrystusa, ale chciały być z Nim aż do samego końca, chciały Mu usługiwać aż do samego końca. Ze względu na tą właśnie wierność i posłuszeństwo Panu naszemu zostały nagrodzone przez to, że dowiedziały się jako jedne z pierwszych o zmartwychwstaniu Chrystusa, tym, że Pan Jezus zwyciężył śmierć. Tak wielkie są i tajemnicze działania opatrzności Bożej, że to, co by się wydawać mogło, było przeciwko Niemu. Te wszystkie, cała męka, cała złość, która wylała się na Chrystusa, złość reprezentowana głównie przez Żydów, ale i przez Rzymian i przez innych, ta złość obróciła się na zbawienie. Tak wielki, mądry jest Pan Bóg. Bóg dopuścił to zło, ażeby stało się nasze odkupienie, żeby odkupienie stało się naszym udziałem. Tak nasz Pan Jezus Chrystus wykorzystał poniekąd zło, ażeby przemienić je, ażeby zniszczyć je i zatriumfować nad złem, ażeby dokonać odkupienia całej ludzkości, bo za całą ludzkość umarł Chrystus na krzyżu. Podziwiamy, że nie dla wszystkich. Krew męki Pańskiej, krew Chrystusowa będzie skuteczna ze względu na to, że wielu jest takich, którzy otrzymawszy szansę na zbawienie, tej szansy nie wykorzystało i nie skorzystało z zaproszenia słodkiego serca Jezusowego, nie skorzystało z tego, by odkupić, by dać się odkupić Jezusowi Chrystusowi. I tak jak Pan Jezus, taki Kościół Święty Katolicki przeżywał również tego typu w swojej historii momenty, że Kościół jest niczym innym mistycznym ciałem Chrystusa, więc Chrystusem działającym przez całe wieki poprzez zachowywanie wierne słów Chrystusowych, zachowanie Jego łask sakramentalnych, zachowanie Jego dyscypliny. I tak samo również Kościół Święty Katolicki przeżywa chwile, w których można by prawie że powiedzieć, że prawie że umarł, że nie istnieje, zachowując odpowiednie granice w analogii, w przeprowadzeniu analogii. Można powiedzieć, że dzisiaj jest to tak, jak gdyby wrogowie Kościoła zatriumfowali nad nim niemalże ostatecznie. Wydawać by się mogło, że już Kościół Święty jest martwy i nie powstanie ze względu na jego straszliwą kondycję, ze względu na triumfy wrogów Kościoła i szatanów po prostu, którzy sprzeciwiają się Kościołowi. Ale wiemy, że tak jak Chrystus nigdy nie zmartwychwstał, tak samo i Kościół Święty Katolicki w pewnym sensie zmartwychwstanie. Chociaż nie można powiedzieć, że on umarł tak jak Chrystus umarł za nas na krzyżu, tak jednak można powiedzieć, że są sytuacje w jego historii, gdy wydaje się, jak gdyby go już prawie że nie było, jakby był zaciemniony, jakby był w ciemnym grobie, jakby nie było go absolutnie widać. Z czym tak mamy obecnie do czynienia? Wiemy, że Chrystus swoją wszechmocą, On chce zbawienia przecież wszystkich ludzi, doprowadzi Kościół z powrotem do rozkwitu i doprowadzi. Cały czas na pewno jest tak, że łaska Chrystusowa działa przez Święty Kościół Katolicki, w Świętym Kościele. I tak samo jak niewiasty były wierne Chrystusowi wtedy, kiedy nawet
wydawało się, że Chrystus odszedł na zawsze, tak my musimy być wierni się temu Kościołowi, choć się wydaje, że prawie on że będzie on istniał aż do końca świata. Jeśli wykażemy się taką wiarą, determinacją i odwagą, jak te niewiasty, to będziemy nagrodzeni w naszym życiu, przede wszystkim po śmierci, nagrodą wieczną za to, że nie zwątpili się, za to, że mieliśmy wiarę, którą przekazuje i przekazywał zawsze Kościół katolicki, wiarą Jezusa Chrystusa, objawienie Jezusa Chrystusa, Jego słowa, Jego owoce, Jego odkupienia. W tym tygodniu, który następuje w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, chcemy się przygotować na uroczystości 360-lecia uczynienia Matki Bożej Królową Korony Polskiej przez króla Jana Kazimierza. 1 kwietnia wypada 360. rocznica. Na drugi dzień będziemy odmawiali akt poświęcenia Polski w Królowym Sercu na Świętej Marii Panny, który na Jasnej Górze dokonał, którego na Jasnej Górze dokonał z licznym duchowieństwem, biskupami w towarzystwie licznych wierny ksiądz kardynał August Lund, prymas Polski. Jest to również pierwsza sobota miesiąca. I te dwa poświęcenia Matce Bożej będą wstępem i przygotowaniem do poświęcenia Polski, przede wszystkim nas samych, od tego trzeba zacząć, a potem naszych rodzin i całego kraju, państwa, narodu na Świętszemu Sercu Jezusa, co się stanie 10 kwietnia tego roku. Postaramy się odnowić nasze przymierze z Chrystusem, z Najświętszymi Sercami Jezusa i Maryi, jak najściślej. Zaczynając od siebie, zaczynając od własnych rodzin, ale też zachowując w pamięci, poświęcając naszą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Jezusa, poddając naszą Ojczyznę słodkiemu panowaniu Najświętszego Serca Jezusa i niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie będzie poprawny z Chrystusem. Nie mamy głowę korony polskiej.